Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj zapraszam Was do pięciu pierwszych wersetów pierwszego rozdziału listu do Galacjan. Apostoł Paweł początek tego listu rozpoczyna w następujący sposób. Paweł, apostoł, nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną do zboru w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. W czwartym wersecie apostoł Paweł pokrótce rozwinął dzieło Boga, pokazując tak naprawdę, czym jest Ewangelia. Że przesłanie Ewangelii jest bardzo proste, bo pokazuje nam, kim jesteśmy. Jesteśmy bezradnymi, zagubionymi grzesznikami i pokazuje nam, co uczynił Pan Jezus. Zobaczcie, że czwarty werset mówi, wydał samego siebie za grzechy nasze. A więc doskonała zastępcza ofiara. Słowo za oznacza w imieniu. Dlatego Jezus musiał dać siebie za nasze grzechy, które prowadziły nas do śmierci. Gdyby Bóg nie zrobił czegoś, aby nas zbawić, nasze grzechy by nas zniszczyły. Byśmy doszli do śmierci. Zatem z miłości Jezus wydał samego siebie za nasze grzechy. Aby wyrwać nas dalej, mówi apostoł Paweł, wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Greckie słowo wiek nie oznacza jakiegoś okresu czasu, lecz porządek, system czy też stan rzeczy, a dokładniej dzisiejszy porządek świata, nad którym panuje szatan. Czyli śmierć Pana Jezusa na krzyżu wyrwała nas z mocy systemu tego świata. Dlatego jako uczniowie podkreślamy w swoim życiu wolność, którą mamy w Chrystusie. Zrobił to zgodnie z wolą Boga, według woli Boga i Ojca naszego. Było Bożą wolą i wypełniła się Boża chwała. Ona się wypełniła nie ze względu na cokolwiek sami zapracowaliśmy albo uczyniliśmy, ale tak jak jest napisane, zgodnie z Bożą wolą. Człowiek nie byłby w stanie dostrzec potrzeby zbawienia, dostrzec potrzeby zmiany, dostrzec potrzeby łaski. Całe dzieło zostało dokonane właśnie z łaski Boga, dlatego tylko Jemu należy się chwała. Gdybym ja lub Ty przyczynili się do uratowania samych siebie, wyrwania ze złego, panującego w obecnym wieku czasu, wówczas moglibyśmy pogratulować sami sobie. Ewangelia głoszona przez Pawła wyraźnie pokazuje, że zbawienie od początku do końca jest dokonane przez Boga. I ta prawda Ewangelii uczy nas pokory, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie nawet dostrzec potrzeby naszej prawdziwej sytuacji, w której żyliśmy. Dopiero łaska, Duch Święty pokazuje nas, kim jesteśmy, i przekonuje nas o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia w Słowie na Dobry Dzień jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.